Spotkanie bardzo mocno rozpoczęła Sierra Birdie, która jako kapitan wyraźnie chciała wysłać wiadomość do reszty zespołu. Amerykańska skrzydłowa sama oddała pierwsze 4 rzuty na kosz Artego, wykorzystując 3 z nich. Szybko zrobiło się 7-0. Trener Tomasz Hertz w tej sytuacji poprosił o przerwę. Powrót do rywalizacji w wykonaniu gości rozpoczął się od Laury Miskiniene, która po podaniu Elżbiety Międzik złapała birdie na przewinieniach i prowadziła akcję 2+1. Przejezdne szybko złapały rytm, obejmując prowadzenie 13-12. Przed końcem pierwszej kwarty prowadzenie zespołu Artego rosło, bo trafiały na dystansie i półdystansie, mając po 10 minutach 4 oczka więcej. Drugą odsłonę lepiej rozpoczął zespół z Bydgoszczy. Dobrze grała była zawodniczka Ślęzy Kataryna Rymarenko, wyprowadzając Artego na prowadzenie 32-22. Wrocławianki pudłowały, popełniały błędy w obronie, stąd po akcji Miskiniene było nawet 39-23. Przerwa w zdobywaniu punktów przez gospodynię wyniosła w tym momencie 6 minut. Przez ostatnie 90 sekund pierwszej połowy punktów nie zobaczyliśmy, przez co Artego schodziło na przerwę z 14 punktami zapasu. Po wznowieniu gry rozpoczął się comeback Ślęzy. Sygnał do odrabiania strat dała birdie. Do gry włączyły się też inne i było 41-51. Artego przypominało w trzeciej kwarcie Ślęzę z drugiej odsłony. Atak zatrzymał się w miejscu, zaczęły pojawiać się także błędy indywidualne. Na 4 sekundy przed syreną było 52-55. Rzuciła wtedy Nevena Jovanović i o wszystkim miała zadecydować czwarta kwarta. I rzeczywiście temperatura spotkania podniosła się niemal od razu, gdy Talia Caldwell po raz kolejny okazała się najsilniejsza pod tablicami, dobijając rzut birdie. Chwilę później Ślęza objęła pierwsze prowadzenie od 8 minuty pierwszej kwarty. W połowie ostatniej odsłony wrocławianki miały jeszcze punkt więcej. Kolejny raz inicjatywa przeszła jednak na stronę bydgoszczanek. Na finiszu wygrana wciąż była w zasięgu Ślęzy, ale ostatnie sekundy trzeba było rozegrać idealnie. Zamiast tego Karolina Poborze zebrała piłkę po niecelnym rzucie i zamknęła mecz rzutem spod kosza na 73-68. Ostatecznie Artego triumfowało 75-68. We Wrocławiu na krajowych mistrzostwach na ergometrze pojawiła się niemal cała reprezentacja Polski. Zabrakło lekko kontuzjowanych Agnieszki Kobus-Zawojskiej i Marii Wierzbowskiej oraz Fabiana Barańskiego. Impreza w stolicy Dolnego Śląska była sprawdzianem dla zawodników i zawodniczek, którzy ostatni czas spędzili na zgrupowaniach w Livigno lub Jakuszycach. Anna Wierzbowska okazała się najlepsza wśród kobiet i obroniła tytuł wywalczony sprzed roku. Zacięta walka trwała do ostatniego metra, gdzie Karolina Zilman okazała się o sekundę lepsza od Joanny Dittmann. Najwięcej emocji wzbudził wyścig mężczyzn, gdzie walka o złoto trwała do ostatnich pociągnięć. Ziętarski prowadził od startu, ale na finiszu szybko zaczął się do niego zbliżać Wiktor Hubel. Przy głośnym dopingu zawodnik zdołał obronić pierwsze miejsce, wygrywając zaledwie o 0,6 sekundy. Jak sam podkreślał, przyjechał do Wrocławia po pobicie rekordu życiowego. Udało się w fenomenalnym stylu, bo ze swojego dotychczasowego wyniku Ziętarski skradł ponad 4 sekundy. Teraz najlepsi mają kilka dni wolnego i na początku lutego wyjeżdżają do Portugalii. Później na chwilę wracają do Polski i znów Portugalia, gdzie mają świetne warunki do pracy. W marcu już pierwsze starty. Najważniejsze są jednak igrzyska i tam ma być szczyt formy. Dodajmy, że w wadze lekkiej triumfowali Jacqueline Halko i Jerzy Kowalski. Po mistrzostwach zawodowców do boju przystąpili amatorzy, którzy zmagali się z dystansem w poszczególnych kategoriach kobiet i mężczyzn. 1000 metrów zabawa była przednia. Wrocław od lat jest stolicą polskiego ergometru, co tymi zawodami również potwierdził.